Drukowanie jest niezwykle przydatne w najróżniejszych sytuacjach. Niezależnie od tego, czy jesteśmy uczniem, studentem, czy prowadzimy własną firmę, albo po prostu potrzebujemy coś wydrukować w domu, to zawsze zależy nam na sprawnym i bezproblemowym procesie drukowania. Pomogą nam w tym odpowiednie aplikacje. Dzisiejszy odcinek jest ostatnim z serii drukarkowych pojęć, gdzie wyjaśniam podstawowe zagadnienia dotyczące drukarek. Zatem w tym filmie skupię się na drukarkowych aplikacjach i programach udostępnionych przez producentów drukarek. Zapraszam do oglądania. Lubicie pstrykać zdjęcia? Nie poświęcacie przy tym wielu godzin na ich profesjonalną obróbkę w programach graficznych? To świetnie, bo funkcja Pict Bridge pomaga zaoszczędzić sporo czasu. Umożliwia ona drukowanie fotografii przez połączenie się bezpośrednio z aparatu cyfrowego lub z telefonu komórkowego do drukarki. Co dodatkowo, nie musicie przy tym nawet uruchamiać komputera. Pierwszą aplikacją będzie aplikacja HP Smart. Jest to bezpłatne narzędzie mobilne, które ułatwia drukowanie, skanowanie, kopiowanie i faksowanie z urządzeń przenośnych na drukarki HP. Dostępna jest na systemy Android i iOS, a jej użytkowanie jest proste i intuicyjne. Oprócz podstawowych funkcji możemy również dzięki niej zarządzać drukarkami, czyli m.in. sprawdzać aktualny poziom atramentu czy tonera. Aplikacja HP Smart oferuje również dodatkowe możliwości, takie jak drukowanie z chmury bądź udostępnianie skanów w mediach społecznościowych. Aplikacja iPrint & Scan to bezpłatne oprogramowanie firmy Brother, które umożliwia drukowanie i skanowanie z urządzeń z systemem Android lub iOS. Działa w sieci bezprzewodowej i automatycznie znajduje kompatybilne urządzenia marki Brother. Możecie drukować pliki JPEG, PDF, strony internetowe i dokumenty z Microsoft Office bezpośrednio na najbliższej drukarce. A oprócz tego możecie dodatkowo zapisywać zeskanowane pliki w popularnych serwisach chmurowych, takich jak Dropbox, Google Drive i Evernote. Epson Connect, iPrint bądź Email Print, usługa umożliwiająca obsługę drukarek z poziomu urządzeń mobilnych. Jej funkcjonalności różnią się w zależności od posiadanego modelu urządzenia. Użytkownicy chwalą sobie aplikację Epson za prostotę obsługi. Zakres jej możliwości jest bardzo podobny do tego, co oferują aplikacje innych producentów drukarek. MF Scan Utility jest to program od Canona do łatwego skanowania zdjęć, dokumentów oraz innych treści. Umożliwia również skanowanie bezpośrednio do chmury. Canon Print Business i Canon Print Inkjet Selfie niektórym jedno narzędzie nie wystarczy. Canon Print Business łączy funkcjonalności Canon Mobile Printing i Canon Mobile Scanning for Business. Natomiast Canon Print Inkjet Selfie to z kolei rozwiązanie przeznaczone do obsługi modelów z serii Maxify, Pixma czy Selfie. Aplikacje z rodziny Canon oferują podobne opcje. Drukowanie wszelkiego rodzaju plików, skanowanie, sprawdzanie stanu zasobnika z tuszem, a nawet konserwacja sprzętu za pomocą smartfona nie stanowi problemu dla żadnej z nich. Możecie też za jej pomocą nadać dowolną nazwę swojej drukarce. Soft zasługuje na pochwałę ze względu na przejrzyste menu. Obsługuje również technologię NFC. Aplikacja Canon Easy Photo Print pozwoli Wam natomiast na edycję obrazów, dodawania tekstu, ramki, szablonów i tworzenia kolaży. Dzięki niej możecie jeszcze bardziej spersonalizować swoje wydruki. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Myślę, że pokrótce udało mi się przedstawić, co oferują aplikacje producentów najczęściej zakupowanych urządzeń drukujących. Teraz skomplikowane skróty, terminy i aplikacje o tajemniczych nazwach nie powinny stwarzać problemów. Możecie zostawić po sobie łapkę w górę, zasubskrybować nasz kanał, żeby być na bieżąco z naszymi filmami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!